Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest wtorek, jest przed 9 rano, ale na zewnątrz tak leje, zresztą jest prognoza pogody, że cały tydzień ma lać. Ale tak strasznie leje, że aż całe szyby są zapadane. Nie wiem, czy jesteście w stanie to usłyszeć, ale ja w ogóle uwielbiam taką pogodę, szczerze mówiąc, uwielbiam taką pogodę i uwielbiam, jak pada. Ale jest tak ciemno, jakby zaraz miał być koniec dnia, nie początek. Ale nie wiem dlaczego, słuchajcie, nie lubię pochmurnych dni, ale jak pada deszcz, to jakoś mam dobry humor i dobrze się czuję. Tak, i tutaj mamy kicie i resztkę mojego śniadania, moją owsiankę z, no weź kitek, z borówkami. No i tak, i siedzę w łóżku, jak to zwykle bywa, jem śniadanie w łóżku. Przy laptopie odpisując na maile i inne rzeczy. I tu mam dzisiaj w moim kubku z Paryża, ze Starbucksa, moją czaj, kaszmir czaj, uwielbiam tą herbatę. Jak mi się tylko skończy, to na pewno kupię jeszcze kolejną puszkę. I przed chwilą mój kalendarz właśnie mi powiedział, że jutro jest Dzień Niepodległości. No i tak, 10.10. w ogóle jakoś kompletnie o tym zapomniałam, że jutro jest wolny dzień. Więc koniecznie musimy zrobić jakieś zakupy jedzeniowe do domu, bo będziemy głodować inaczej, bo nie mamy nic do jedzenia w lodówce. I kot też nie ma. Też się kotu skończyły chrupki, więc kota też trzeba zaopatrzyć w jedzenie. No właśnie, no i taki dzisiaj dzień. Zaraz się zbieram, idę się kąpać, myć włosy, bo mam spotkanie o 13, więc muszę się przygotować. To znowu ja, już jestem wykąpana, umalowana i wyszykowana, bo zaraz wychodzę na spotkanie. Tak mnie pieką oczy i tutaj skóra, wiecie co, po pierwsze używam teraz kwasów, różnych takich dosyć agresywnych kosmetyków, niezbyt często, ale okej. Ale to nic, ale zaczęło się robić chłodno. Odkręciłam jedyny kaloryfer, który mamy tutaj w dużym pokoju w sypialni, nie odkręcam w ogóle. I już po prostu czuję, że mam tą skórę, właśnie nawet nie to, że przesuszoną, bo moja skóra normalnie jest mieszana, ale taką odwodnioną i czuję, że to mam wszystko takie ściągnięte i oczy mnie od razu tak pieką. Teraz oczywiście tego nie widać, bo mam makijaż, ale już się zaczyna to takie swędzenie właśnie sezonu grzewczego, masakra. No ile jest strasznie. Za chwilę wam pokażę, co mam na sobie. Liczyłam, że może będę mogła założyć moje śliczne Air Maxy. Jak widzicie, są brand new, nieużywane. Patrzę sobie na nie, leżą tutaj w pudełeczku, nie schowam ich do szaty, gdyż tak leje, że no nie chcę, wiecie. No nie, no po prostu nie ma sensu na deszcz. Żadnych nowych butów, a zamszowych szczególnie. Więc, założę jakieś zwykłe swoje buciory. I tak, pokażę wam, co mam na sobie. Okej, a więc tak wygląda mój outfit. Mam na sobie dzisiaj moją ulubioną szarą sukienkę z Zary. Jeżeli chodzi o takie dzienne sukienki, to jest moja ulubiona sukienka. Najbardziej ją lubię. To jest to taka szara, swetrowa sukienka z Zary z zeszłego roku. Widzieliście ją milion razy. Bardzo, bardzo ją lubię. Ponieważ jest tak wiecznie i nieprzyjemnie, to zarzuciłam na nią chustę. Buty to tradycyjnie moje wodki, te, które przywiozłam z Berlina. I jeżeli chodzi... Jeżeli męczą za nagrywanie, nie żartuję. Jeżeli chodzi o makijaż i paznokcie, to mam wszystko dokładnie tak samo jak w tym Get Ready, które wam pokazywałam na nasze wyjście do kina, bo ostatnio robię sobie cały czas taki sam makijaż, także odsyłam was do tego filmu. Jeżeli chodzi jeszcze o Air Maxy, bo też miałam o nie dużo pytań, to one są z Zalando, z holu, z lwem, więc albo tu się gdzieś pojawi, albo pod spodem się gdzieś pojawi, a jakbym o tym zapomniała, bo czasami film wrzucam dużo później, a adnotacja się nakłada dopiero w momencie publikacji i po prostu czasami można o tym zapomnieć. Więc jeżeli bym o tym zapomniała, to nie bójcie się wejść na kanał i zobaczyć ten film na kanale po prostu. Więc tak to wszystko wygląda. Muszę jeszcze odnaleźć parasolkę, bo nie wiem, gdzie ją mam. I założę jeszcze do tego. Już wracam do kadru. Nie martwcie się,
I do tego też ukochana kurtka. Widziałam, że ona na chwilę wróciła na stronę Zary i zniknęła bardzo szybko, więc pewnie mówiłam wam, że ona się pojawia czasami, więc widzę, że polowałyście, bo już teraz jej nie ma. Ale mam... Oj, widziałam piękną rzecz, mam na oku właśnie w Zarze, ale nie będę mówić na razie, wybaczcie, bo nie chcę, żeby mi zniknęła, a na razie nie mogę sobie na nią pozwolić. Więc tak. Tak wygląda cały outfit. To jest mój Wallet on Chain Chanel Boy Bag. I to jest kurtka z Zary. O, i lew przyszedł. Pośpiewaj jeszcze raz, bo się wszyscy cieszyli z twojego śpiewu. Nie śpiewu. Z Get Ready. Jestem słoniem. Coś tam takiego. Puściłam to. Nie! No mi śpiewasz jak nagrywam, a potem nie puszczam. No to tobie, to jest intymne. To, jest... to nie jest intymne, przy włączonej kamerze to nie jest intymne. Ja sobie wiem, czy jest włączona, czy no nie. Więc widziałeś, że nagrywałam. Takie lampki czerwone powinny palić jak w studiu jakimś. Ej, Lew, bo ja muszę coś zlogować, muszę ci pokazać, co kupiłam i nawet tak jesteś zaoferowany, że nie zauważyłeś w Lidlu. Czy widziałeś? Co? Dla sikorek na balkon. Co? To są kulki z ziarnami dla sikorek, bo do nas chyba sikorki. Jaja ty robisz. Zostaw, no bo sikorki do nas przychodzą na balkon. Sikoreczki. Weź oddaj. Ja idę ze sobą. Chyba sobie żarty robisz. Kurde, sikoreczki będzie hodowała na balkonie, kurde. I gołąbki, tak? Nie, to obstrają tylko sierko, gołębie nie umieją z tego jeść. Dobrze. Oddaj mi to. Nie, no, zabrał mi to. Chyba żarty. Chyba żart. Oddaj. Mowy nie ma. Lew. Ja kocham wszystkie sikorki, ale nie na swoim balkonie, no. Lew, nie bądź taki. Nie, no bez jaj. Wywiesimy to, pójdziemy na górkę widzewską i wywiesimy. Ale ja chcę patrzeć, jak przychodzą, a nie na górkę widzewską. Mogłam się nie przyznawać, by w życiu nie zauważył, wiecie. Jakby to wisiało 2 lata i by tam tabun sikorek przesiadywał, to by się nie kapnął, bo nie wychodzi na balkon. A chciałam być szczera i tak, taka nagroda mnie spotkała. Ja mówię, co to jest? Ja myślałam, że to są jakieś coś do twarzy. Dobra, nagram wam jeszcze food haul, bo wróciliśmy właśnie z zakupów, gdyż nie mamy za bardzo co jeść, a zbliża się, znaczy jutro jest święto, 11 listopada, więc... Borówki, spaghetti, bo mam zamiar jutro robić spaghetti z owocami morza. Surówka. Do tego kupiłam taki po prostu, chciałam przecier, ale znalazłam w sumie taki, to jest zwykły przecier, tylko z chili. Tomek kupił, były w Lidlu, rogale świętomarcińskie. I pozdrawiam wszystkich poznaniaków i zazdroszczę wam. Nie, te nie są takie prawdziwe, ale... pyszne, takie prawdziwe rogale świętomarcińskie są przepyszne. W ogóle w zeszłym roku nagrywałam filmik, czy tak, w zeszłym roku nagrywałam filmik dla miasta Poznania właśnie o tym, jak się robi rogale świętomarcińskie, więc wrzucę wam pod spodem, możecie sobie zobaczyć. Cheddar, szynka pieczona, to jest dla Tomka do tostów i to do kanapek. I często mnie pytacie, dlaczego tak mówię, że to jest dla Tomka, bo po prostu ja się staram nie jeść namiału i mięsa. Znaczy mięsa, wędlin i tak dalej. Czasami jem, ale staram się nie, więc dlatego tak mówię, to nie jest, że jakoś dzielimy zakupy czy coś. Filadelfia, też dla Tomka, pycha lubię, znaczy wszystko lubię, cheddar też lubię. Nie wiem, czy słyszycie, ale znowu jest okropna wichura za oknem. W każdym razie czosnek do spaghetti. Do herbaty imbir. Tutaj kupiłam jakiś po prostu smoothie, bo chciało mi się pić i nawet niezłe zdla. Waciki, mój ulubiony ketchup McDonalda. Bardzo lubimy te orzeszki arachidowe, same po prostu samo zdrowie dzisiaj wam pokazuję. Ale kupiłam fasolę białą. Bo tyle razy mi pisaliście, żebym zrobiła z jadłonomi ten wegański smalec. Ja go kiedyś zrobiłam i mi w ogóle nie smakował, ale może go za bardzo przyprawiłam albo coś, nie wiem. W każdym razie stwierdziłam, że podejmę jeszcze jedną próbę. Więc kupiłam białą fasolę. Tutaj jest chrzan i ćwikłę, bo Tomek ma kotlety schabowe, więc będzie je... on lubi zawsze z tym. Tak, tu mam właśnie jeszcze kilka suszonych śliwek do tego właśnie pasztetu wegańskiego, suszone ogóreczki i cebulki. No i tak, to by było na tyle. Tomek musiał wyjść na chwilę, więc wykorzystam okazję, żeby zamontować te kulki dla
sikorek i powiem wam, że w ogóle one bardzo ładnie pachną, one chyba są z orzechami albo nie wiem, bardzo ładnie to pachnie. W każdym razie to były cztery takie kulki i znalazłam jakąś taką tasiemkę i je związałam w cztery i je powieszę na balkonie, na barierce, zobaczymy. Drogie sikorki, ptaszki, nie każcie mi tego żałować. No dobra, zamontowałam i nawet udało mi się tak zainstalować, że to jest tak jakby z drugiej strony balkonu, więc powinno być ok. A jeszcze zainstalowałam to w ten sposób, bo wiecie, że tu jest kici i sushi miejsce na solarium i wysiadywanie przy oknie. I zawsze ma podciągniętą roletę kicia, bo ona lubi sobie tam obserwować, co się dzieje na zewnątrz, więc będzie widziała akurat jak przyjdą sikorki, będzie miała kino, bo ona bardzo obserwuje, jak tutaj przychodzą jakieś ptaki, to bardzo jest zainteresowana i nawet na nie szczeka, taki dziwny odgłos wydaje, więc kicia, kiciunia, co? Co, lubisz wyglądać przez balkon, tak? Lubisz wiedzieć, co się dzieje na ośce? Nie wypinaj się na widzów. Tak, na pani laptopie najlepiej się siedzi, nie? Super. Zobaczcie, tutaj gotuję, a tutaj niespodzianka. Zobacz, niespodzianka, gadamy. Zobaczcie, kto mi towarzyszy. To jest właśnie bardzo często właśnie w kuchni. Tutaj na tym stoi laptop i z Karoliną. Karolina mi towarzyszy, albo, a ty najczęściej składasz pranie albo prasujesz. Tak. Nie? Tak, jak gadamy. Ja zawsze wtedy jest najlepszy moment, bo ja wtedy nie zwracam uwagi, że to muszę robić. I wtedy jest zrobione po prostu. My się nagadamy godzinę, a to wszystko zrobione, cudownie. A ja zawsze albo gotuję, albo coś sprzątam. Ale możesz mi serialu nie zasłaniać? Możesz mi serialu nie zasłaniać? Tak? Most nad Sundem oglądamy. Z sushim. Z lwem, ale cały czas siedzi na fejsie i w ogóle nie ogląda. Bo jakbyś puściła play, to bym oglądał. No ale teraz była przerwa na kabanosa. No to co mam oglądać, jak była przerwa na kabanosa? A jak nie było przerwy na kabanosa, to też nie oglądał. A. Dobra, idziemy oglądać Most nad Sundem. I żegnamy się z wami. Sushi, pa, pa. My uciekamy. Mam nadzieję, że mieliście miły weekend, bo jak to oglądacie, to już pewnie jest wtorek, środa. Pewnie środa jakoś, tak? Zawsze wiecie, mój czas, a wasz czas to jest przesunięcie.